Przed startem tego filmu jeszcze tylko szybko chciałem powiedzieć wam, że organizuję konkursik, w którym możecie wygrać świecącą klawiaturę mechaniczną Lionhead KX, która właśnie tutaj wam się wyświetla w tle. Myślę, że spoczko opcja, więc warto wziąć udział. Jak coś, to nie patrzcie, że to pudełko jest lekko poszarpane, to dlatego, że po prostu jak ją otwierałem i sprawdzałem, czy działa, no to troszkę mi się rozwaliło. Ale oczywiście klawiaturka, wszystko fajnie działa i wygląda naprawdę ładnie. Jak chcecie ją wygrać, to wystarczy zostawić łapkę w górę i napiszecie komentarz "chcę klawiaturę" pod tym filmem. Następnie trzeba zostawić suba na moich obydwóch kanałach, Tori oraz Tori 2. To jest bardzo ważne i nie wolno oszukiwać. No i na koniec musicie jeszcze wbić na mojego Instagrama, Toriety, i mnie tam zaobserwować. Wszystko będzie sprawdzane, więc jak przykładowo nie wykonacie jednej z tych rzeczy, no to nie będziecie mogli wygrać. Wyniki będą 4 marca, więc już za niedługo na moim Instagramie, na relacji, po prostu ją śledźcie. No i jak wygracie, to ja wtedy zwrócę się do was w wiadomości prywatnej, napiszę do was, podacie mi tam wasz adres, no i wyślę wam tą klawiaturkę. Jak coś, linki do moich kanałów, linki do mojego Instagrama i wszystko macie podane w opisie. A teraz już nie przedłużam, no i startujemy. Siema, siema, tutaj Tori, dzisiaj odcinek będzie trochę krótszy, ale za to będzie mega śmieszny. Mianowicie, ostatnio przydarzyła mi się taka dosyć mega dziwna sytuacja, w której pewien dzieciak groził mi, normalnie mi groził, że usunie mi konto i wiele innych. Zaraz dokładnie powiem wam, o co chodzi. Ale serio, ta akcja była mega gruba. Sam się zdziwiłem, że w ogóle tacy ludzie istnieją, skąd on... No ale dobra, zresztą nie będę tak tutaj przeżywał tego na wstępie, zaraz do tego normalnie przejdziemy. Koniecznie oglądajcie do końca, bo uwierzcie mi, że będzie warto, a ten odcinek wcale nie jest jakiś długi, więc no... O, dobra, startujemy z tym, chcę już to mieć z głowy. A więc dobra, parę dni temu, normalnie, dzień jak co dzień, wchodzę sobie na maila, dostałem tam kilka wiadomości, odczytuję, no zazwyczaj są to normalne wiadomości, co nie? Ale, uwaga, nagle patrzę, że jest jakaś taka wiadomość na dole, w tytule, której jest napisane "pożegnaj się z Brawl Stars". Tak, coś takiego było, już mnie to w ogóle mega zdziwiło, a z drugiej strony mega zaciekawiło, co z tym chodzi, nie? No i tak sobie klikam w to, patrzę, no i tutaj oczywiście zamarzę nick tej osoby, gdyż było tam podane najprawdopodobniej jej imię i nazwisko, nie chcę mieć przez to problemów, bo wiecie, RODO i te sprawy. No i właśnie taka pewna osoba, był to chłopak, tutaj w ogóle tyle wam mogę powiedzieć, napisała coś takiego, wszystko na caps locku, co nie? Tak samo jak ten tytuł "pożegnaj się z Brawl Stars", reszta też na caps locku, czyli z dużej litery. No i patrzcie, jeśli do jutra nie dasz mi swojego konta w Brawl Stars, to załatwię ci, że nie będziesz, będziesz przez BN. To już był ortograficzny, potem wnioskuję, że to był jakiś dzieciak. No to dalej, kontynuując, to załatwię ci, że nie będziesz miał go w ogóle. Mam wujka, co pracuje w Supercellu i wystarczy, że go poproszę i pyk, nie masz konta, więc lepiej oddaj mi je po dobroci typie. Tak, dostałem taką wiadomość, czajcie? Jakiś kit straszył mnie tym, że ma wujka, który pracuje w Supercellu. Jak nie wiecie, to Supercell to jest właśnie no, po prostu firma, która stworzyła Brawla. No i ten typ mnie straszył, że ma tam wujka i że jak nie podam mu swojego konta, żeby mógł na nim grać i się logować normalnie, no to on powie wujkowi, żeby usunął to moje konto. What the fuck? Nie, serio. Mega się uśmiałem po tym mailu, było to dosyć dziwne. Ja już go oczywiście widziałem tutaj kilka razy, wy go widzicie po raz pierwszy. Możecie napisać w komentarzu, jaka była wasza reakcja na to. Ale no, nie zmienia to faktu, że ten typ jest chory psychicznie, serio. No kto normalny wysyła takie rzeczy? Ja nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego wysyłać. Dostawałem wiele różnych wiadomości, a żeby jeszcze na maila takie coś pisać, to już naprawdę trzeba mieć, nie wiem, zrytą psychikę czy coś, bo kurde, to nie jest normalne. Ogólnie ten typ napisał, że jeśli do jutra nie dasz mi swojego konta w Brawl Stars, to znaczy, że nie będziesz miał go w ogóle. Tak się składa, że pisał to chyba z 5 dni temu, więc to jutro już trochę minęło. Ale no, to mniejsza o to, mniejsza o to, tak? Może po prostu zapomniał, albo wujek ma L4 i no, no i nie mógł. Ja się oczywiście bardzo boję. No i kurczę, nie chcę stracić mojego konta, dlatego jak najbardziej, typeczku, oddam ci to konto, opłaca mi się to mega. Nie, tak szczerze, to chyba jakby miał coś takiego i to by było serio prawdą, to wolałbym już nawet nie oddawać tego konta typowi jakiemuś, bez sensu by to było, bo wtedy patrzcie na to, ten typ musiałby, mógłby dowodzić moim klanem, byłby tam dowódcą, w ogóle no, mógłby wszystko robić, a miałby nick taki sam jak ja i miałby moje konto i każdy by myślał, że to ja, co nie? Więc to było trochę głupie, to już wolałbym, żeby mi całkowicie je usunęli, ale oczywiście to nic takiego się nie wydarzy, jak z kimś dostaniecie takiego maila czy coś, to się nie bójcie. Ja tutaj postanowiłem, że pokażę wam tego maila, bo nie coś, że będę miał z tego niezły odcinek, a po drugie, jeszcze trochę się pośmiejemy, bo w sumie to było dosyć dziwne. Jak coś, to
nie będę takich filmów robił często, bo teraz pewnie po tym odcinku każdy nagle zacznie pisać jakieś takie sztuczne maile. Wydaje mi się, że ten typ nie zrobił tego wcale w żartach, tylko po prostu on jest taki, no, nie za mądry. Czy coś w tym stylu, oczywiście nie wiem, kto to jest, nie? Z całym szacunkiem dla niego, ale no, jak wypisuje takie rzeczy, to trochę dziwnie. A po tym odcinku pewnie wiele osób specjalnie zacznie coś takiego wypisywać, żeby być na odcinku czy coś w tym stylu. To od razu mówię, że no już nie będę takich odcinków więcej na razie nagrywał. Po prostu to postanowiłem, że taki jeden wam pokażę, gdyż mega mnie to rozśmieszyło. Rzadko kiedy dostaje się takie maile o takiej treści, więc no. A wam mordeczki dziękuję bardzo z całego serduszka za wytrwanie do końca tego filmu. Jak się podobało, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę i subika. Przypominam, żeby brać udział w konkursie. Wbijajcie na moje wszystkie social media, m.in. na mojego Instagrama, Facebooka i tym podobne. Linki do tego są podane w opisie. Polecam też wspierać mój kanał. No i dziękuję jeszcze raz tutaj każdemu, co dotrwał do końca tego filmu. Życzę wam, żeby tacy ludzie nie pisali wam maili, okej? Okay? Żeby jednak byli to jacyś lepsi, bardziej ogarnięci ludzie. No więc co, mordeczki, to już na tyle, co miałem wam do powiedzenia. Widzimy się w następnych materiałach. Siemanko wszystkim, cześć!